żegnamy. Prosimy Boga za Twoją tron łaskę, byśmy wzięli łaskę Pana Boga dzisiaj. Modlimy się o namaszczenie. Modlimy się potężne działanie Twoje. Modlimy się o działanie. Kiedy nawet tu słuchamy, abyś poruszał się, Ojcze, dotykał się rzeczy w naszym życiu, błogosławieństwo finansowe, błogosławieństwo innego typu, cokolwiek potrzebujemy, cokolwiek wierzymy, bo to było wypełnione. Taki temat mi chodzi po głowie, nie powinienem za bardzo wiem go zatytułować. I powiedzmy, tytuł będzie coś w rodzaju nie poddawajcie się, nie przestajcie wierzyć, nie przestajcie trwać w wierze, nie przestajcie naciskać. Nie wiem, jaki tytuł tego będzie, ale coś w tym stylu. I jak zaczniemy tutaj głosić, chwała Bogu, to może wszystko się wyjaśni. To jest to, co mi leży, to co wierzę, że Bóg chce przekazać, to jest coś, co wierzę, że Bóg chce powiedzieć. Tak, do wielu z Was, dla tych, kto mają jeszcze do słuchania, i dla tych, co już wszystko wiedzą, albo którzy po prostu są ślepi. I taki temat związany jest z wieloma rzeczami. Bo w Biblii jest wielu wersetów, które o tym mówi. W Biblii jest wiele historii, które nam o tym mówi, że Bóg okaże się wiernym, żeby i to co Bóg tak mocno do mnie mówił, to żeby nie przestawać. Nie porzucajcie modlitw za niezbawionych, nie wiem, rodzinę, znajomych, kogokolwiek się modlicie, osób obcych, których przynosicie. Nie porzucajcie wiary, że Bóg ich zbawi. Nie przestawajcie, nie schodźcie z tonu, nie. Niech ta intensywność modlitwy nie będzie słabsza, bo A, to już tyle lat, B, bo oni wydają się, że coś tam, C, bo oni pewnie, jak im znowu powie Ewangelię, to oni pewnie tak. To jest tak, jak diabeł chce, żebyśmy myśleli. Ale ja wam powiem, że wiele rzeczy, niestety tak jest, ludzie są zaślepieni i wiele rzeczy do ludzie, żeby zrozumieli, potrzebna jest czasu. Również kiedy modlimy się, żeby Bóg działał przez Ducha Świętego w życiu naszych rodzin, znajomych, o kogokolwiek się modlimy. O cokolwiek się modlicie, o cokolwiek stoicie. Ja nie wiem, macie swoje życie i tam macie ludzi może na liście modlitwy, czy widzicie kogoś, chcielibyście bardzo, żeby był zbawiony, ale głosiliście tyle razy, albo tyle już modliliście o się tych ludzi, albo jest to kwestia związana z finansami i widzicie, jak dużo Bóg ludzi pobłogosławił. Są historie ludzi, którym Bóg powiedział, że ich wywyższy i tak dalej. I zajęło to jakiś czas, ale Bóg przychodził i oni, ci, którzy trwali w wierze, oni oglądali wypełnienie. Więc Bóg mówi, żeby ta intensywność, żebyśmy nie, po pierwsze intensywność nie malała. Niech okoliczności, niech nic nam nie przeszkadza w potężnych wierze, potężnych modlitwach. Niech nic nam nie przeszkadza. Ani czas, który upływa, ani rzekome ich reakcje, ani nie próbujmy przewidzieć, oni się pewnie tak zachowają, bo gdyby to mieli, to jest co diabeł często poddaje wielu wierzącym, żeby przestali się modlić, żeby przestali ufać, żeby przestali łożyć i ufać, że Bóg przyjdzie i wypełni. Także to jest coś, co mnie mocno dotykało. To jest coś, co Bóg do mnie mocno gdzieś tam walił, można powiedzieć, baseballem po prostu w duchu, że żeby nie przestać, nie patrzeć się na tych. Tak wielu wierzących próbuje rozumowo sobie powiedzieć, a jak to powiem, to oni się tak powinni zachować. To jest nie myślenie, jak Duch Święty myśli. To jest nie myślenie, jak Pan Jezus zrobił. Ponieważ nasze chodzenie, pamiętajcie, nie jest w ciele. To, że ludzie się nawracają, to nie jest nasze zabiegi w ciele. Że zaprosimy ich na ciasto, zatańczymy walczyka i oni się nagle nawrócą. To jest kwestia duchowa, a żeby oni się nawrócili, to nie możemy
przestać się modlić. I druga kwestia związana z tym samym kazaniem, taka druga noga tego jest, że czasami potrzebujemy czasu. Czasami potrzebujemy czasu. Ja wiem, że ja wierzę, ja jestem, mam taką wiarę mi Bóg wyrobił, że ja wierzę, że Bóg działa na dzisiaj. Dzisiaj się modlę, dzisiaj biorę to w wierze i oczekuję, że się to już dzisiaj, jeszcze za czym zdążyłem się pomodlić, Bóg już to wypełnia. Ale w niektórych rzeczach ludzie są oporni, ludzie są zaciemniali duchowo, kiedy patrzę, ja nie wiem, jakie wasze życie było, ale ja potrzebowałem, niektóre, żeby zrozumieć, potrzebowałem lata. Nie wiem, dlaczego tak jest. I może wasza historia, ich historia jest zupełnie inna, więc nie patrzcie w ogóle na to, ale to jest to, co Bóg mówi, żeby nie patrzeć, bo czasami potrzeba odpowiednich słów tylko powiedzieć, które Bóg nam da, i ten opór, ta ślepota, jeżeli ktoś jest zaangażowany w ekumenizm, wiecie, walimy, mówimy, gromimy, to jedno słowo czasami pada i człowiek nagle otwiera oczy i tak dalej. Tak przez lata czasami, z powodu tego przykładowo, że wiele rzeczy dzisiaj w kościele jest niezrozumiałych, ja musiałem wiele rzeczy szukać sam. Wiele godzin spędziłem na modlitwie. Wiele godzin byłem przed Bogiem, szukałem Boga. Nie stałem, wiecie, marudziłem, ale moja wiara, stałem w wierze, trzymałem się obietnie, trzymałem się przymierza. I Bóg mi pokazał, Bóg był wierny, Bóg musi mi pewne rzeczy pokazać. Czasami ludzie do czegoś nie idą, bo nie widzą. Czasami ludzie do czegoś nie idą, coś się nie dzieje w ich życiu, bo mają fałszywe doktryny. Czasami ludzie nie idą do czegoś, bo mają źle wyłożone fundamenty wiary, czy mają fałszywe doktryny i robią dokładnie wszystko oprócz tej rzeczy, które powinny robić. Ale to, co Bóg mówi do każdego z nas, żeby nie zatrzymywać się w naszej wierze, żeby nie poddawać się, bo Bóg zrobi. Bo tak jest napisane, jeśli siejemy, to będziemy zbierać. Jeśli mamy potężną wiarę, a w wierze musimy się wzmacniać każdego dnia, to jest niemożliwe, żebyśmy nie oglądali od tego, na co siejemy, tego, co wkładamy nasze modlitwy, w tego, co stoimy przed Bogiem potężnie, w mocy, w silnej, niezmąconej, niechwiejącej się wierze, i przynosimy przed Boga, cokolwiek by to było, czy to prosperity jest, czy to jest zbawienie kogoś, czy to jest przełom Boży, czy ktoś może potrzebuje uzdrowienia, czy ktoś szuka i nie może znaleźć uwolnienia, bo u nas, wiecie, po dziwne po kościołach dziesiątkowych, charyzmatycznych, ludzie muszą, o, gdzie tu uwolnienie, i chodzą od, wiecie, od wschodu do zachodu i od południa do północy, i chodzą od kościoła do kościoła, kto tu może by uwolnienie wiedział, i nikt nie wie, ale Bóg wie. I jeśli nawet pośród nas nie ma ludzi, którzy wierzą, to my stoimy. Jeśli nawet w naszym domu nie ma wierzących, to my wierzymy, i my wierzymy tylko o siebie, my wierzymy o nasze rodziny, że Bóg ich poprosperuje, że Bóg im otworzy oczy, że Bóg ich dorwie, że Bóg ich dorwie, bo Bóg obiecał. Jeśli tylko my nie ustaniemy, jeśli tylko nasza wiara nie będzie, o, wiecie, maluteńka wiara, i patrzymy, jak oni zareagują, wiecie, mamy wiarę, porządnie, wiecie, walimy w wierze, stoimy przed Bogiem i tak dalej, a później patrzymy na ich twarz, no co, jak oni zareagują. To nie ma być tak. Nasza wiara nie jest oparta na patrzeniu ludzkim. Nasza wiara nie jest oparta na to, jak oni się zachowują, co oni gadają, jak oni żyją nawet. Nasza wiara jest oparta na jednej rzeczy. Nasza wiara jest oparta na jednej rzeczy. Nasza wiara jest oparta na Słowie Bożym, które jest nieporuszalne, które jest niezaprzeczalne, którego Bóg słucha. Którego Bóg słucha i które Bóg obiecał wypełnić, jeśli będziemy mieli wiarę, jeśli nasza wiara będzie niezmącona, jeśli my wierzę przyjmujemy, kiedy się modlimy.